Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was, tak dla odmiany, food vloga, czyli film z serii Wszystko co jem. Jak zawsze będzie pysznie, przynajmniej dla mnie, zdrowo, ale też prosto, sezonowo, lokalnie. Jestem mega podekscytowana, bo mam całą lodówkę produktów prosto z gospodarstwa, więc będzie się działo, będzie zielono i będzie wiosennie, także kontynuujemy dalej serię wiosny, czy też już praktycznie lata. Na talerzu i zgodnie z zapowiedzią i też w odpowiedzi na Wasze prośby mam dzisiaj dla Was wersję food vloga z nieco większą ilością białka, a raczej na zwracanie uwagi na to, jak można sobie tego białka w diecie dostarczyć więcej. Białko jest ważne dla wszystkich, nie tylko dla osób, które są aktywne fizycznie i w świecie zdrowia, w świecie wellnessu podkreśla się w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach bardzo to, żeby zwracać uwagę na to, ile tego białka przyjmujemy. Dodam jeszcze, że często pojawiają się pytania o zmiany, które zaszły w moim sposobie odżywiania, a mianowicie to, że pojawiają się w tych food vlogach i na Instagramie już od jakiegoś czasu produkty pochodzenia zwierzęcego. Dlatego dla wszystkich osób, które gdzieś to ominęło, mam podlinkowany w opisie odcinek mojego podcastu 246 z zeszłego roku. Jest to spowiedź podcastera. Jest to moja historia o tym, dlaczego przestałam jeść w 100% roślinnie, dlaczego wprowadziłam produkty pochodzenia zwierzęcego. Mówiąc Wam to tutaj skrótowo, głównym i w zasadzie jedynym powodem były kwestie zdrowotne i cały ten proces przejściowy był dla mnie naprawdę trudny i długi. Także jeżeli zastanawia Was ten temat, to koniecznie posłuchajcie tego odcinka. Niemniej moja dieta jest na co dzień w 90% myślę roślinna. Natomiast jeśli chodzi o białko, które pojawi się w tym filmie i które pojawia się w moim życiu na moim talerzu, to oczywiście będą to jajka z dodatkiem anchois. Następnie będzie też odżywka białkowa, będą sardynki, będzie komosa, będzie bób i będzie tempeh, a oprócz tego cała masa innych wspaniałych roślinnych produktów, które też w sobie białko zawierają, jak choćby orzechy, nasiona pestki. Także mam nadzieję, że ten film Was zainspiruje i nie przedłużam, tylko lecimy gotować. To jest ten patent, o którym mówiłam, chyba mówiłam o tym, nie? Dajcie znać. Mówiłam o tym. Patent z inspiracji, czyli wrzucam na suchą patelnię szparagi, na taką szóstkę, siódemkę, i opieram się temu, żeby mieszać. Nie mieszam. Za kilka minut zrobię lekkie przemieszanie i tak będę to powtarzała, chyba trochę zmniejszę na szósteczkę. I jak one będą takie zarumienione z każdej strony, ale właśnie nie przemieszane, przekładam do miski, daję sól, daję oliwę i po prostu najlepsza konsystencja szparagów. Tip drugi, który pewnie wszyscy znają, a mianowicie trzymanie zieleniny w ściereczce. Słuchajcie, zostawiłam na weekend, bo byłam u Mailertów i obkupiłam się przed wyjazdem. To jest w ogóle, pozdrawiam, to jest stara bluzka, która jest poplamiona, więc nie chciałam jej wyrzucić i używam jej z lniana, używam jej jako ściereczki. Więc zawinęłam sobie w ten sposób moją zieleninkę i wytrzymała 3 dni, więc jestem mega szczęśliwa. Ona jest tutaj już wilgotna, więc czas to wywinąć na drugą stronę, ale cieszę się, bo mam w cudownym stanie moje najpyszniejsze dodatki, więc to leci do śniadania, a to będzie sałatka na kolację. Jest opcja, że jednak koperku nie będzie do śniadania, bo mam, słuchajcie, kolendrę. To jest, tak, to jest młoda kolendra, z której się tak sypie, o fuck, widzicie to? Dramat, że nią chyba udekoruję mój omlet, bo tak, robię omlet again! Sekretny składnik mojego omleta to też jest coś z inspiracji, czyli anchois. Posiekam te dwa fileciki i dodam do omleta przed jego zagięciem. Myślę, że Wam pokażę to i to zmienia życie. I trzeci raz. Wow! Widzieliście to? Spadło mi na ziemię. Moja miłość, ogórki małosolne. Słuchajcie, prosto od Mailertów. Tak się cieszę, że się obłowiłam, bo wróciłam teraz z weekendu poza Warszawą i mam po prostu lodówkę pyszności. Wszystko Wam pokażę. Przed kawką jeszcze woda z odrobiną zakwasu. Kocham ten zakwas, on jest tak pyszny. Nie wiem, czy Wy też lubicie takie smaki, ale ja po prostu jestem fanką. Ostatnio robię kawę tylko w Mokamasterze. Kocham.
Tak to właśnie powinno wyglądać, moi drodzy. Piękne, piękne i jędrne. I teraz dopiero sól. I uwaga, kontrowersyjne, ale dam oliwę z anchois. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego? Dlatego, że skończyła mi się oliwa. I po co wywalać te z anchois? Ten sam palnik, tylko zmniejszam na piątkę. Ta patelnia jest, słuchajcie, do wymiany. Ona już jest w fatalnym stanie, więc jak ten omlet wyjdzie, to po prostu pogratulujemy wspólnie mi, bo ona już się nie nadaje. Dajcie znać, gdzie kupić dobrą masełko. To jest chwila prawdy. Uwaga. Wow, no dobra, w miarę się robi. Dobra, coś przeżyjemy. Przeżyjemy. To nie powinno tak wyglądać, ale przede wszystkim nie powinnam tego robić jedną ręką. Po pierwsze pozdrawiamy zepsutą szpatułkę. Może nie jest to najbardziej zgrabny omlet na świecie, ale słuchajcie, jest tak żółty, jakbym dodała do niego kurkumę. Tak świeże są te jajka. Wow! Nieskromnie przyznam, jak w każdym filmie, że jestem z siebie dumna. Ta patelnia zdała egzamin. Jest to całkiem ładny obrazek. Jedyny minus tego wszystkiego jest taki, że ja jem zimne jedzenie, kiedy nagrywam. O, i nawet nie ostre. Chociaż mam nadzieję, że dobrze doprawione. Suchar. Wybaczcie mi, ale mówię z pełną buzią. To jest genialne. Przysięgam. Omlet z anchois i ta kolendra. No, musicie to zrobić. Musicie to zrobić. Jeszcze póki są szparagi i koniecznie ten mało solny na górę. Mm. Dziękuję za uwagę. Czekam na komentarze, kto zrobił taki omlet. I nie mogę się czekać obiadu, bo dzisiaj jestem na fali, słuchajcie. Po jedzeniu na mieście czas gotować. Jem sobie kilka orzechów brazylijskich i zamykam temat śniadania. Lecę z kawką. Do kompa. To jest to białko Ani Lewandowskiej, o której Wam mówiłam w inspiracjach. Także dzisiaj w końcu ilustruję to, o czym gadam. Marka to jest Lewan, to jest wegańskie białko waniliowe i ono jest całkiem dobre. W sensie skład ma super, to jest mieszanka różnych białek roślinnych. Mamy groch, słonecznik, do tego mamy naturalne aromaty i erytrol. No dla mnie jest to za słodkie jak wszystkie białka, ale i tak jest ok. Więc ja sobie zrobię, bo byłam dzisiaj rano na pilatesie i chcemy o to białko zadbać i teraz na pewno odkręcę to jedną ręką, oczywiście, że nie. Trzymajcie kciuki. Dobra. Więc zrobię sobie szejka w blenderze, bo nie mam szejkera. Miarka jedna tego białka po prostu z wodą i moim zdaniem jest bardzo dobre. A w następnym filmie pokażę wam jak robię smoothie bowla albo smoothiaka właśnie z tym białkiem. Coś jeszcze chciałam sprawdzić, żeby się upewnić, ile to ma białka. Poczekajcie. W jednej miarce jest 21 gramów białka. Mocny temat. Drodzy Państwo, dzisiaj jest białkowo, dzisiaj jest oczywiście sezonowo i dzisiaj jest szybko. Z tych trzech składników zrobimy cudowny, pełnowartościowy posiłek obiadowy. Wszystko widzicie, bo to jest komosa i fasolka. A tu mamy sardynki, które znalazłam w Carrefourze z dobrego źródła. Bardzo je polecam. To jest jakieś takie moje nowe odkrycie, jeśli chodzi o rzeczy dostępne w zwykłych sklepach. A ja pokazuję Wam, jak tworzy się micha. Oczywiście jak zawsze z jakimiś przyjemnymi dodatkami. Osolony wrzątek i lecimy. Gotujemy do miękkości, a to jest przykrywka od ryżowaru, bo w ryżowarze mamy świeżo ugotowaną, wspaniałą, cieplutką komosę. Dodatki są, słuchajcie, banalne, bo oprócz sardynek, które Wam tutaj pokazuję w środku, nie wiem, czy zjem całą paczkę, koperek, który się świetnie z tym łączy, wykorzystamy oliwę z sardynek, bo mówiłam, że nie mam oliwy. Więc znowu patencik, będzie cytryna, będą pestki, do tego sól i pieprz i to jest naprawdę klasyk, banał, pychota.
Zaszalałam, słuchajcie. Wiedziałam, że albo zrobię zasmażkę jak w domu, czyli masło z bułeczką, albo zrobię coś innego i to jest masło i miso, więc już mam wyłączony palnik. Bardzo nieprofesjonalnie rozpuszczę to tutaj, wymieszam i to będzie najpyszniejsza fasolka na świecie. Patrzcie, poleję całość tym roztopionym masłem z miso. To jest to. Bonusowa fasoleczka. Co my tu mamy? Mamy najszybszy bowl obiadowy, tak jak powiedziałam. Myślę, że to zajmuje łącznie max 15 minut, jeżeli macie ugotowaną komosę. Na górze koperek, słonecznik, gomasio, kleks jogurtu, bo nie byłabym sobą. Jeszcze dam chyba odrobinkę soku z cytryny. Sól maldon i lecę testować. To jeszcze jedna ciekawostka od Mylertów. Słuchajcie, kimchi z pak choja ze składnikami, które tutaj widzicie. Powinna być współpraca z gospodarstwem Mylertów. Polecam się bardzo. Dorzucam do bowla. Update jest taki, że fasolka jest genialna, kimchi przepyszne. Połączenie jogurtu bardzo, bardzo tutaj robi dobrą robotę, bo to wszystko jest przez to lżejsze, delikatniejsze. Sardynki są naprawdę super, chyba są moje ulubione ze wszystkich, jakich próbowałam. No i już sobie wrzuciłam całą puszkę. Nie ma to znaczenia, ile ja jem, ale żebyście wiedzieli, że ta pierwsza porcja jest bardziej po to, żeby była ładna, a potem sobie dokładam. Spoko temat jest taki, że jak nie macie oliwy, możecie użyć właśnie zalewę z sardynek, jak nie macie cytryny, możecie użyć zalewy z kiszonek. Pyszne. Czuję się najedzona i lekka, czyli jak to zwykle bywa, kiedy jest więcej białka. Sukces, widzimy się na kolację. Deserek, gorzka czekolada, 10%, polecam. Cóż to będzie, moi drodzy, cóż to będzie? Już Wam mówię, będzie sałatka. Przypnę się, wiadomo. Rozmroziłam bób, bo nie zjadam całego, więc będę go gotować i zdejmować skórę tym razem. I po prostu połączymy to w cudowną sałatę. Tutaj mamy szparagi z rana, więc specjalnie zrobiłam więcej, bo to ma być szybki dzień gotowania. Mam ziemniaki z poprzedniego obiadu, zostały mi, więc uważam, że fajnie do sałatki nam się sprawdzą. One mają trochę jakiegoś tam, wiecie, koperko masła, ale to nic. Ten sam małosolny genialny od Mylertów, rukola od Mylertów, która przeżyła w ściereczce. Sałata, więc będzie mieszanka i nasze białko oprócz bobu to będzie tempeh z grochu. Słuchajcie, takie 200 gramów, ma prawie 30 gramów białka takie opakowanie. Myślę, że go podsmażę z odrobiną papryki wędzonej, żeby to było takie skwarki style. I to będzie nasza baza. A dressing to będzie totalny eksperyment, słuchajcie. Ja nie wiem, czy to się będzie dało zjeść, bo mam pastę z nerkowców i pistacji z olini. I normalnie zrobiłabym to z tahini, ale czekam na dostawę właśnie moich wszystkich olejów, jak słychać w tym odcinku. Więc zblenduję ją z cytryną, z neutralnym jogurtem, to jest jogurt kokosowy, on jest bardzo neutralny, z solą. No i zobaczymy, dam znać. Ja to robię po to, żebyście wy nie musieli tego robić, albo zrobicie to, jeżeli się okaże, że jest dobre. Także trzymajcie kciuki, zrobię to, nie wiem, czy w blenderze? Nie, myślę, że jakoś to ukręcę, będzie dobrze. Jednak idę w blender, tona cytryny, dużo soli, jestem pełna nadziei. Moi drodzy, znowu, tutaj będzie obiad w 10 minut, bo gotujemy bób, a tutaj w tym samym czasie na masełku klarowanym będę sobie podsmażała delikatnie nasz tempeh z papryką wędzoną i dorzucę sos sojowy na koniec i będzie takie ala mięsne, białkowe coś i lecimy z tym. Uwaga, lecimy z tym. Wow. Pyszne. Uważam, słuchajcie, że wygląda to przepięknie. Małosolny, szparagi z rana, bób, który przed chwilą obrałam, polecam patent zalania go bardzo zimną wodą i wtedy ta skórka odchodzi i też w wodzie ona lepiej odchodzi. Mamy tempeh, mamy ziemniaczki z recyklingu, dorzuciłam też oliwki, trochę sosu wymieszałam już na
na dnie z sałatą i nie wiem jeszcze, może tak właśnie to finezyjnie poleję. Co wy na to? No, tak zrobię. Mamy to. Na górze sosik, sól, maldon, pieprz i wszechobecny u mnie dzisiaj słonecznik. Daję relację, że jest przepyszna i na górę jeszcze wrzuciłam sobie te piękne listki kolendry. To jeszcze nam bardzo fajnie tutaj podbija to smakowo. Polecam, polecam. I ten sos się obronił, ale dam strasznie dużo cytryny i trochę sosu sojowego. Moi drodzy, dowód numer 3. Pyszne to było. Zjadłam wszystko. Cały ten bób i cały ten tempeh. Było to wyborne. Polecam. Nie róbcie tego jeden do jeden. Zróbcie z tego, co macie pod domem. Pod domem, Boże, pod nosem. Ale cudownie, cudownie jest jeść tyle warzyw, tyle sezonowego dobra. Jeszcze wysokobiałkowo. To jest czekolada, o której mówiłam wcześniej. Też sobie wezmę jeszcze kawałeczek i zamykamy temat jedzenia. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeżeli któryś przepis spodobał Wam się szczególnie i postanowicie go odtworzyć, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam smakuje. Możecie też mnie oznaczyć na Instagramie Karolina Symańska, jeżeli ugotujecie coś z tych przepisów lub w ogóle, jeżeli korzystacie z moich przepisów, na przykład z Foodbooka. Foodbook 2.0, czyli mój kulinarny przewodnik, który uczy Was, jak komponować posiłki i właśnie lokalnie, sezonowo, zdrowo budować takie dobre dla Was bowle odżywcze. Bowle. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie. Jeżeli macie jakiekolwiek rekomendacje, propozycje, potrzeby, prośby odnośnie tego, co ma się pojawiać na tym kanale, ale też w kontekście food vlogów, dajcie koniecznie znać, bo ja kocham gotować, kocham jeść i z przyjemnością dowiozę coś, co będzie Was interesowało. Także jeszcze raz wielkie dzięki, bądźcie zdrowi, pa, pa.